Zosiu, witam Cię ponownie. Witam Cię ponownie u nas w Parizel Palace. I wiesz, teraz już tutaj jest pusta sala, bo tak jak widać za nami, to już jest pusto, stoją tylko krzesła. Ale my jeszcze chcemy pobyć w tej energii, to tutaj, co się tutaj działo. Zosiu, ja zawsze czekam na Ciebie tutaj z utęsknieniem i organizuję kolejne grupy młodych ludzi dla Ciebie. Tym razem, kochani, tym razem przyjechał do nas gmina Wojcieszków, szkoły z gminy Wojcieszków w połączeniu z gminą Serokomla. I kochani, powiem Wam, że no, sala ta była pełna cudownej młodzieży. I to były siódme i ósme klasy. To były siódme i ósme klasy, więc młodzi ludzie. I wiesz co, Zosiu? Ja po prostu... Jak oni Ciebie słuchali. Czy Ty to widziałaś? Widziałam. Najbardziej mnie chyba zaskoczyła ich taka odwaga do tego, bo faktycznie jak jest sala... Ile było dzisiaj dzieci? 130-140 osób mniej więcej. Prawie 150 osób na sali. To większość młodzieży, która ma 14-15 lat, czasem wstydzi się podnieść rękę, zadać pytanie, wyjść na scenę, coś powiedzieć. A jednak dzisiaj widzieliśmy bardzo dużo odwagi od tych młodych ludzi. Więc czy to przez temat, który był omawiany, czy przez tą świetną energię tego miejsca, jak możemy być tutaj razem i pokazywać naprawdę tą siłę, jaką młodzi ludzie mają na i swoje personalne cele, ale też na przyszłość naszego świata, to naprawdę myślę, że to inspiruje do przodu. Bardzo to inspiruje, bo wiesz co, Zosiu, jak dzisiaj właśnie tutaj przed chwilką rozmawiałyśmy, że młodzież, Zosia poprosiła się, młodzież, prawda, żeby kto ma ochotę, może wejść na scenę, się przedstawić, powiedzieć, co robi, jaką ma pasję, co by chciał robić. No i ta młodzież, słuchajcie, zaczęła się w kolejce ustawiać. Takiej się w pewnym momencie zrobiło dużo, że zaczęli w kolejce się ustawiać. Jedni za drugimi zaczęli wychodzić. I to było niesamowite. A było, wiecie, co było niesamowite, Zosiu? Powiedz, co było? Znaczy, to przed chwilką rozmawiałyśmy. To było urocze. To, że też na sam koniec, po tym, kiedy już wszyscy młodzi ludzie, którzy mieli ochotę się przedstawić, wejść na scenę, bo może ogólnie dla wytłumaczenia, dlaczego wchodzili na scenę, to zwykle, kiedy prezentuję przed grupą młodych osób, lubię podzielić się też szansą stanie na scenie. Myślę, że jedną z kluczowych kompetencji naszej przyszłości jest public speaking skills. Czyli to, że umiemy przedstawić siebie, swoje pomysły i nie mamy tremy, żeby stać na scenie, czy porozmawiać z ludźmi, którzy są od nas starsi, czy jest duży tłum. I jednak sporo młodych ludzi czuje dużą tremę, jeżeli faktycznie jest taka duża grupa. Więc zawsze przy każdej prezentacji daję znać publiczności, że jeżeli ktoś ma ochotę wyjść na tą scenę i się przedstawić, powiedzieć, kim chciałby być, kiedy dorośnie, kiedy będzie miał 30 lat na przykład, to staram się wykorzystywać też tą szansę, żeby dać im to miejsce na scenie, bo to jesteśmy tutaj dla nich tak naprawdę, żeby pokazać im, jaką oni mają siłę. Więc konkludując, co było takie urocze, że po tym, kiedy grupa młodych się ustawiła i każdy miał szansę powiedzieć, kim chciałby zostać, czy to policjantem, czy rolnikiem, czy osobą, która prowadzi biznes, czy to, co mnie bardzo zauroczyło, bardzo wiele osób mówiło, że chciałaby być po prostu osobą, która będzie pomagać innym w jeden czy inny sposób, bo to bardzo nam otwiera opcje naszego zawodu. To zgłosiły się też panie nauczycielki, które z tych klas przyszły i powiedziały, że też bardzo chciałyby się przedstawić. I nawet jeżeli nie mają jeszcze, powiedzmy, że czasu do tej trzydziestki, bo już osiągnęły ten cel wiekowy, to dały znać, kim chciały być, kiedy były młodsze i jak ta droga dla niej wyglądała, co było bardzo inspirujące, żeby usłyszeć też drugą stronę tego lustra i tej rozmowy. No, to było piękne. Naprawdę, to było piękne. Mam nadzieję, że młodzież, która była, to zwróciła na to uwagę, że to było coś wspaniałego, uważam, dla nich taki niesamowity feedback, prawda? Taki niesamowity feedback, ale powiem Ci, Zosiu, że ta młodzież dzisiaj, która była, to oni jak w ogóle, wiesz co, tylko wchodzili tutaj, to byli tacy, słuchajcie, rozpromienieni. Oni jak wchodzili, to dzień dobry, uśmiech na twarzy, taki, tacy, słuchajcie, odważni. I naprawdę tych pytań padło tutaj bardzo wiele. Tak, to prawda. To, co jest też zawsze unikane, to ten moment właśnie po prezentacji. Czyli oczywiście prezentacja prezentacją, można powiedzieć
tylko tyle tak naprawdę. Dzisiaj akurat rozmawialiśmy trochę o tym, ile mamy czasu w życiu, szczególnie kiedy mamy poniżej 20 roku życia. Mamy ponad 2 miliardy sekund, które nam w życiu zostały. I ten czas, tak samo jak pieniądze możemy inwestować w giełdę czy w nieruchomości, to ten czas możemy zdecydować, żeby zainwestować w siebie, swoje umiejętności, czy w szkołę, czy w swoją przyszłą karierę, czy w swoje zdrowie. To o tym dokładnie była nasza rozmowa. A potem właśnie po tej prezentacji, po pytaniach, po tych pięknych występach na scenie, młodzież też ma szansę przyjść i zadać, powiedzmy, że bardziej personalne pytania, których po prostu nie chcą zadawać przed większą grupą, co jest zrozumiałe. Ale przychodzą, robią zdjęcia, wyszły autografy, więc każdego motywuje do tego, żeby zmieniali świat na lepsze. I mam nadzieję, że to będzie taka pamiątka, która też z nimi zostanie. Haniu, czy coś się dzisiaj zaskoczyło? Organizujemy już to spotkanie po raz kolejny. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że energia zawsze jest bardzo pozytywna i myślę, że i tak jak młodzi ludzie, ale myślę, że mówię za nas obie, że wychodzimy też bardziej zainspirowane. Czy coś się dzisiaj zaskoczyło od tego, jak inaczej wyglądały poprzednie spotkania w porównaniu do dzisiejszego? Wiesz co, czy mnie dzisiaj coś zaskoczyło? Ja tak dzisiaj patrzyłam pod takim kątem, słuchajcie, dzisiaj, że padło takie pytanie na scenie, tutaj, padło takie pytanie i to pytanie mnie fajnie zaskoczyło w stosunku do tego, jak ty powiedziałaś, udzieliłeś tej odpowiedzi. Co zrobić, żeby młodzieży się po prostu bardziej chciało, żeby bardziej byli zmotywowani, żeby po prostu, krótko mówiąc, naprawdę się im chciało. No i ty tak to pięknie odpowiedziałaś. To było dla mnie... No właśnie, powiedz, co ty odpowiedziałaś. Już się dzielę. Pytanie akurat, to co może też jest ciekawe, zadała jedna z pań nauczycielek. Więc moją pierwszą reakcją było, żeby spytać młodzieży. Na przykład, czy lubią robić pracę domową? Słuchajcie, ani jedna ręka na sali. Tak, nikt nie lubi pracy domowej. Więc to nam pokazuje, że chęci do robienia tej pracy domowej są niższe niż do robienia innych rzeczy, które może się wydają bardziej przyjemne. No dobrze, jeżeli wiemy, że nie za bardzo lubimy pracę domową, no to czy przynajmniej rozumiemy, po co tą pracę domową robimy? I też ani jedna ręka. Czy nie mamy rozumienie, że dostaliśmy jakieś zadanie, które zadała nam pani nauczycielka, musimy to zadanie wykonać, bo jest to praca domowa i takie są po prostu zasady. A wiemy, że młodzi ludzie, szczególnie z pokolenia Z, skoro tak naprawdę urodziliśmy się z telefonem w ręku i mamy bardzo dobrą znajomość tego, jak działa technologia, jesteśmy bardzo uczuleni na taką sztuczność i na tak zwane fake news, z którą czytamy profile na mediach społecznościowych i wiemy, że wszystko, co widzimy, nie jest prawdą. Że są filtry wstawiane na zdjęcia, że osoby, które czasem publikują na przykład zdjęcia z drogimi samochodami, to nie są ich samochody, tylko znaleźli na przykład samochód na ulicy i to jest, powiedzmy, że sztuczne realia. Więc wracając do pytania, co zrobić, żeby młodzieży chciało się chcieć, to żeby omijać tą sztuczność, po prostu tłumaczyć dlaczego. Dlaczego coś jest faktycznie ważne. I co to oznacza? To oznacza, że jeżeli zadajemy na przykład pracę domową, to zamiast wytłumaczenie w stylu, no trzeba zrobić pracę domową, bo było zadane, to dlaczego? Ta praca domowa ma być dla was dodatkowym ćwiczeniem do na przykład jakiegoś egzaminu. Dlaczego ten egzamin jest ważny? To może wpłynąć na wasze oceny, dzięki którym możecie dostać się na lepsze studia. Może to jest praca domowa, która jest związana z jakimś ciekawym projektem, który pomaga odkryć nowe pasje na swój zawód w przyszłości, czy coś w tym stylu. I motywacja w każdej sytuacji może być inna. Ja wierzę, że można ludzi motywować dwoma rzeczami, albo fizycznymi, w stylu jakaś nagroda, czy wypłata, czy coś w tym stylu, a potem bardziej misyjnie. Czyli jaka jest misja, po co robimy to, co robimy? I właśnie to wytłumaczenie i misyjność bardzo dobrze działa na młodych ludzi. Więc to może nie w skrócie, ale prawie słowo w słowo to, co było zaprezentowane właśnie tak, wcześniej. Właśnie tak. Więc właśnie po to ta młodzież tutaj przyjeżdża, tak? Po to ona tutaj przyjeżdża.
że ty, Zosiu, ich tutaj inspirujesz właśnie do tego, żeby im się bardziej chciało, żeby mieli większą motywację, więc bardzo się cieszę, że to pytanie po prostu padło na sali i że reszta dostała właśnie taką fajną odpowiedź, żeby zrozumieli, na czym to po prostu polega. Więc... Albo żeby zadawali to pytanie, prawda? Bo myślę, że wiele, duża część grupy się zgodziła. Mówiłam, że no w sumie trzeba tłumaczyć dlaczego. I sobie myślałam, faktycznie przydałoby mi się takie wytłumaczenie. Robimy to, co robimy. Więc myślę, że nawet jeżeli nie miało to wpływu na nauczycielki na przykład, to mogło mieć to duży wpływ na młodzież, która jeżeli dostanie jakieś zadanie czy jakiś projekt, to zamiast przyjmować po prostu będzie zadawać pytania. A dlaczego to robimy? A po co jest to potrzebne? No właśnie, tak. Po co? Dokładnie. Dziękujemy, Haniu. Dlatego dziękujemy. Zosiu, jesteśmy bardzo Tobie wdzięczni za dzisiejszy dzień. Ja też. I do miłego zobaczenia, kochani. Do miłego zobaczenia następnym razem. Uwielbiam tu do Was przyjeżdżać. Macie taką cudowną, pozytywną atmosferę, której nie ma w bardzo wielu zakątkach świata. I naprawdę polecam wszystkim, jeżeli szukacie miejsca, żeby trochę się uspokoić, odpocząć czy zmotywować, to nie ma lepszego miejsca. Bardzo dziękujemy za to. Do miłego zobaczenia.